Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, poprawka, którą tutaj będziemy głosować, dotyczy wakacji od ZUS, a będąc bardziej ścisłym, dotyczy przedłużenia tych wakacji z 1 do 3 miesięcy. W zeszłym roku mieliśmy historyczną ilość firm, które się zamknęły. To było 220 tysięcy, a 372,5 tysiąca zawiesiło swoją działalność. Powody są różne. Wzrost cen prądu, gazu, paliwa, dynamika wzrostu pensji minimalnej, ale też wiele osób wskazuje, że to jest ten ZUS. I nasza poprawka z pewnością uratuje wielu przedsiębiorców. Ilu? Nie wiemy, ale jeżeli tej poprawki nie przegłosujemy, to się nie dowiemy. Szanowni Państwo, mam tutaj w ręku opinię Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, którą części Państwa z koalicji, części z Prawa i Sprawiedliwości przesyłałem. Z poprawki wynika wprost, że zmiany, które my proponujemy, czyli ta poprawka, tutaj cytat, znacząco zwiększą wydatki budżetu państwa, ale polepszą sytuację przedsiębiorców. W związku z czym mam pytanie tutaj do sprawozdawcy komisji, dlaczego komisja negatywnie zaopiniowała tą naszą poprawkę, a do pań i panów posłów, czy państwo zagłosujecie dla dobra budżetu, czy dla dobra przedsiębiorców? Bardzo dziękuję. Rozumiem, że kieruje pan pytanie do ministra czy do sprawozdawczyni? Do sprawozdawczyni, tak? Pani poseł Elżbieta Burkiewicz, bardzo proszę. Pan też ma pytanie, panie pośle, do poprawek? Panie marszałku, Wysoka Izbo, komisja zdecydowała o odrzuceniu tych poprawek z tego względu, że to by kosztowało 3 razy więcej, a budżet w tej chwili po 8 latach jest w bardzo ciężkim stanie, a było powiedziane na komisji, że będziemy na tym ewentualnie jeszcze pracować i jest to rozwiązanie, które koalicja 15 października ma na sercu. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Kownacki chce zadać pytanie. Zwracam uwagę panu posłowi, że rozmawiamy o poprawkach do ustawy, o wniosku mniejszości.